Którą wersję Miałośniaka byś wybrał? Duch czy mrok? Daj znać w komentarzu. Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak wykonać drugą część misji Miałośniaka. Następnie jego finalne wyzwanie. A więc, zacznijmy od wyzwań, które można i łatwiej jest wykonać na napaczance. Pamiętajcie, że nie ma znaczenia, w jakiej kolejności wykonacie te wyzwania. Okej, pierwsze wyzwanie rozkazuje nam otworzyć skrzynkę w ciągu 10 sekund od wylądowania po skoku z busa bojowego. To wyzwanie chyba jest jasne. Polecam wam je wykonać na jednej z trzech miejscówek, które wam teraz pokażę, ponieważ następne wyzwanie wysyła nas w odwiedziny. A dokładniej to drugie wyzwanie wysyła nas do zalewu kajaków, przy lądku dorsza i tęczowej wypożyczalni. Musimy zatańczyć dowolną emotkę na terenie tych trzech punktów orientacyjnych. Przylądek dorsza znajduje się na południu wyspy, w dokładnie tym miejscu. To jedna wielka rupieciarnia. Tęczowa wypożyczalnia to szereg kolorowych chatek nad brzegiem, w tym miejscu. Zalew kajaków za to jest tutaj. Dużo tu kajaków. Dalej, trzecie wyzwanie rozkazuje nam zniszczyć trzy psie budy. Psie budy znajdziecie w różnych miejscach na mapie. Oto kilka przygodowych lokacji. Dwie takie budy są w sklepowej Sedybie. Aż trzy budy są obok siebie w zielonych żywopłotach. Buda jest też w słonych strzechach, przed najmniejszym domkiem. A w farmie Furii, za wielkim domem, o tutaj. Dla przykładu, nie nazwana lokacja na mapie. I jeszcze jedna. Pamiętajcie, że to wyzwanie można zrobić na przykład karabinem szturmowym. Nie trzeba do takiej budy podbiegać i używać zbieraka. Następne, czwarte wyzwanie brzmi następująco. Złów broń, puszkę i rybę. To bardzo proste. Wyekwipujcie wędkę. Ciężko jest jej nie znaleźć. Teraz zacznijcie łowić w zwykłej wodzie. Raz wypadnie wam broń, raz rybka, a innym razem puszka. To, co wam wypadnie, jest oczywiście losowe. Ale tak czy siak, to jest mega proste wyzwanie. Dlatego przejdźmy już do piątego wyzwania, które brzmi następująco. Zadaj 1000 punktów obrażeń z karabinów szturmowych. Karabiny szturmowe są wszędzie. To wyzwanie można wykonać z łatwością w jednym meczu na parzanki. Teraz przechodzimy do wyzwań, które trzeba albo łatwiej jest wykonać w klasycznych trybach. Solo, duo lub oddziały. Pierwsze z tych wyzwań, czyli szóste, polega na tym, że trzeba zablokować obrażenia wabikiem. To może być trochę ciężkie, bo najpierw te wabiki trzeba znaleźć. W trybie na parzanki nie ma wabików i nie ma żadnego pewnego sposobu na znalezienie ich. To po prostu przedmiot, który występuje losowo. Ta część tego wyzwania zależy już od waszego szczęścia. Jak już taki wabik znajdziecie, to na wykonanie tego wyzwania mam cztery sposoby. Pierwszy sposób polega na tym, że trzeba zbudować się 6 ram do góry. Na samej górze zaboksujcie się, postawcie podłogę, a następnie wabika. Zedytujcie podłogę tak, aby poleciał w dół i otrzymał obrażenia. Nie jestem pewien, czy ten sposób będzie działać, ale jeśli tak, to prostszego sposobu chyba nie ma. Drugi sposób to po magierzy. Jeśli w waszej strefie będzie jakaś strzeżona miejscówka i są tam jeszcze jacyś po magierzy, to po magierzy i wieżyczki powinni wam to wyzwanie wykonać. Trzeci sposób to prawdziwi gracze. Gdy spotkacie kogoś, rzućcie kilka wabików, aby zbejtować przeciwnika. Jak już mówiłem, nie jestem pewien, czy można to wyzwanie wykonać bez przeciwników. Dam znać w przypiętym komentarzu, czy to wyzwanie trzeba wykonać na prawdziwych graczach. Czwarty sposób nie wymaga szukania. Po stronie mroku na czwartym poziomie można odblokować wabiki jako technologię. Jak już wabiki odblokujecie, to zacznijcie mecz w operacji. Za którymś razem może wam wylosować wabik. Wybierzcie go i postawcie tam, gdzie jest walka. Siódme wyzwanie rozkazuje nam użyć kurzących kominów, tyrolki i sekretnego przejścia w jednym meczu. Jest na to wyzwanie prosty sposób, ale uwaga, na naparzance nie ma sekretnych przejść. A więc w dowolnym klasycznym trybie polećcie tutaj na tyrolkę. Prowadzi ona prosto do kurzących kominów. Teraz użyjcie tego komina, aby polecieć tutaj. Za tym ogromnym kamieniem jest sekretne przejście. Ósme wyzwanie zleca nam zadać obrażenia lecąc w chopa. Chopy to helikoptery. Ja na wasze...
Ja na waszym miejscu wybrałbym mało popularne, oddalone od początku trasy busobajowego miejsce, gdzie jest lądowisko dla helikoptera. Ja wybrałem to miejsce. Obok helikoptera była skrzynka i akurat tutaj ktoś wylądował, czego się nie spodziewałem. Udało mi się go z łatwością skasować. Jeśli nikt z wami nie wyląduje, to polećcie nad jakąś popularną miejscówkę. Zlokalizujcie gracza, zmieńcie miejsce i zadajcie obrażenia. Dalej, 9. wyzwanie. Zleca nam zdobyć likwidację na jachcie lub słonych strzechach. Na obu tych miejscówkach nie brakuje graczy. Wybór należy do was. Ja z tych dwóch miejscówek wybiorę chyba słone strzechy. Tam zawsze jest za dużo osób, jak na tak małą miejscówkę. A co za tym idzie, dużo killi. Ostatnie, 10. wezwanie rozkazuje nam otworzyć 10 skrzynek na farmie Furii lub w kurzących kominach. Polecam wybrać tą miejscówkę, która będzie dalej od początku trasy busa bojowego. Na farmie Furii dobrą opcją jest czerwona szopa. Macie tu dwie skrzynki obok siebie, jeszcze jedną w chatce obok i kolejną kilka kroków dalej. W kurzących kominach skrzynek najwięcej jest w budynkach. To, gdzie dokładnie wylądować, jak zawsze zależy od tego, ile osób z wami leci oraz gdzie dokładnie wylądują. Po wykonaniu 18 dowolnych wyzwań misji Miałśniaka, odblokujecie możliwość wyboru jednej z jego finalnych misji. Koniecznie po wykonaniu 18 wyzwań, udajcie się do jego pokoju i wybierzcie wyzwanie mroku, jeśli chcecie styl mroku, lub wyzwanie ducha, jeśli chcecie styl ducha. Tym razem ja wybiorę wyzwanie mroku. Oba te wyzwania brzmią tak samo. Trzeba dostarczyć 10 rybek do mroku lub do ducha. Jak to wyzwanie wykonać? Już wam mówię. Najpierw, najlepiej na naparzance, złówcie ryby. Od razu całą dychę. Teraz złowione ryby trzeba zanieść do skrzynki mroku lub ducha. Na każdej nazwanej miejscówce i nie tylko, są przynajmniej dwie takie skrzynki. Jedna mroku i druga ducha. Jeśli robiliście już poprzednie finalne wyzwania, to wiecie, gdzie je znaleźć. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.